Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Kalifornii wieprzowiny nie będzie można jeść. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, gubernator stanu Kalifornia, Gavin Newsom, wygrał wybory w 2018 roku. Niewielką ilością nad przeciwnikiem. No jechał, na czym on jechał? No on jechał na tej fali antytrumpowej. Demokraci w Kalifornii, to ogólnie to Kalifornia to nie jest już ten stan republikański za Reagana, to jest kompletnie komunistyczny kraj. Wszystkie urzędy są po prostu opanowane przez socjalistów, demokratów. Super większość jest w legislaturze, czyli mają więcej niż 60%. Także przegłosowywują wszystko, no bo ten super większość, no to znaczy, że trzech jest za, na dwóch przeciwko, czyli oni zawsze wygrywają. No to jest ta sama prawo, czy zasada, co w Senacie amerykańskim. Także tam republikanie w zasadzie nie podskoczą. No ale frustracja. Nadchodzi teraz frustracja wyborców. No i frustracja jest nieprawdopodobna z tymi wszystkimi postępowymi lewakami, bo tam wszystko upada. No i badania opinii społecznej pokazują, że najprawdopodobniej Newsom no przegra. W zasadzie to będzie odwołany, bo 14 września będzie odwołanie i głosowanie na nowego gubernatora. Badania pokazują, że prawie 50% tych obywateli, którzy mają prawo do głosowania, będą głosowani, to popierają jego wyrzucenie. Przepisy kalifornijskie, no to są takie, że obywatele, wyborcy najpierw są pytani, czy ma być odrzucony. No i jeżeli to, no i drugie pytanie to jest, kogo chcą wybrać. No i sprawdzają, jeżeli większość jest za tym, że ma być wyrzucony ze stanowiska, no to później liczą, kto ma najwięcej głosów. Nie musi mieć więcej niż 50%, ale ktoś, kto ma najwięcej głosów, to ten kandydat zostaje gubernatorem. Ciężko i nieciężko przewidzieć, czy on będzie odwołany, czy nie, ale tam jest dziwna sprawa, że to będzie głosowanie kopertowe. No będzie głosowanie kopertowe i jak to z głosowaniem kopertowym, no to łatwo to jest zahachmęcić. To będzie pomagało Gavinowi Newsom, dlatego że za odwołaniem, badania pokazują, że za odwołaniem jest tylko 36% zarejestrowanych wyborców, no ale nie jest dobry znak, dlatego że badania pokazują, że jego wyborcy go nie popierają ogólnie i jest poniżej 50%. No on rozwalił Kalifornię ogólnie. Ameryka została rozwalona przez ostatnie 15 miesięcy. No i nie ma entuzjazmu dla jego rządzenia. On po prostu stracił zaufanie do ludzi. 47% obywateli między 18 a 39 rokiem życia, no to popiera to, żeby go odwołano. Ponad połowa ludzi pomiędzy 40 a 64 lata popiera, żeby go odwołano. Większość Azjatów popiera, żeby został wyrzucony. No, kto jest za nim? No, oczywiście budżetówka i miasta, czyli Los Angeles, Sacramento, San Francisco. No i także te miasta tam, gdzie są pieniądze, gdzie są rozdawane pieniądze i zabierane podatnikom, no to właśnie ma poparcie. Całe to odrzucenie, no to jest referendum
na temat no, przegrzania. To, co on zrobił z zamknięciem Kalifornii, no to jest nieprawdopodobnie. Tam jest największe bezrobocie w całej Ameryce, 8%. W zeszłym roku on zamknął wszystko, ale sam mimo wszystko poszedł do restauracji. W restauracji francuskiej po prostu tam miał balangę. No, ta francuska restauracja szkawką mu odejdzie, no ale to jest to, co ze wszystkimi komunistami amerykańskimi. Oni mówią, co ludzie mają robić, ale oni mają tego nie robić. Zamknął biznesy po prostu na stałe i zniszczył setki tysięcy ludzi, także, że ten obiad w tej restauracji, no to jest przykład tego oszukaństwa, ten symbol tego rozłączenia lewaków od rzeczywistości, symbol tego, że oni politycy nie rozumieją, nawet nie mają pojęcia, co normalny Kalifornijczyk robi. Przestępstwa po prostu poszły w górę nieprawdopodobnie. No dlaczego? Dlatego, że wszyscy ci politycy zadecydowali, że kradzież do $750, no to nie jest przestępstwo, to jest przekroczenie, a za przekroczenie po prostu nie ma aresztu, nie ma więzienia, jest wypuszczenie za kaucją. Także $750 tam wpadają z torbami, kradną, uciekają i nic nie jest robione. Także każdy normalny człowiek zaczyna rozumieć, że coś jest nie tak. Morderstwa wzrosły o 30%. No, dlaczego? No, politycy wypuścili dziesiątki tysięcy ludzi z więzień. No i teraz nikt się nie dziwi. Barbara Boxer, no to jedna z tych demokratek czarownic, ona już nie jest w polityce, no ale to też łachudra lewacka, no to napad na nią kolorowy młody mężczyzna, no bandzior, no to ona krzyczała do niego, czy dlaczego on to robi, to staruszce. No a oni mają w nosie, po prostu bandytyzm rośnie, nie ma prawa, nie ma żadnej sprawiedliwości, jest makabra. Bezdomność, po prostu klimat kalifornijski jest taki, że tam nie ma mrozu i tam przyjeżdżają najróżniejsze lumpy z całej Ameryki, wiedzą, że tam po prostu force rozdaje, rząd rozdaje, strzykawki rozdaje, jedzenie rozdaje, także jest bardzo dobry klimat dla ludzi, którzy po prostu zdecydują się, że nie chcą pracować, a chcą żyć no na ulicy, bo na ulicy, no ale mogą sobie czytać, mogą się opalać, z głodu nie umrą, z mrozu nie umrą. Tam jest około 80 tysięcy ludzi teraz w Kalifornii bezdomnych. Większość z nich, no to nie chce pracować. Sporo z nich jest chorymi psychicznie. Dlaczego tak jest? No ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli Związek Wolności Obywatelskich, Amerykański Związek Wolności Obywatelskich, no to była organizacja kiedyś bardzo żydowska, później była taka, brała się za najróżniejsze niesprawiedliwości, no ale teraz jest typowo lewacka i oni kazali wypuścić wszystkich psychicznie chorych ze szpitali. Teraz jeżeli ktoś nie jest niebezpieczny dla otoczenia albo nie jest niebezpieczny dla siebie, no to nie może być w szpitalu. No i wylali w zasadzie dziecko z kąpielą. Ci wariaci nie mogą być zamykani w szpitalach, no bo były pewne nadużycia, no tak jak ze wszystkim, no ale teraz nie ma szpitali. W Europie są szpitale dla wariatów, w Kanadzie są szpitale dla wariatów, wszędzie na świecie są szpitale dla wariatów, a w Ameryce po prostu oni są bezdomnymi na ulicach. Kosztuje to setki tysięcy dolarów każdy taki, bo oni sami sobie krzywdę robią, innym sobie krzywdę robią. W Oakland bezdomny właśnie napadł na Newsoma
w zeszłym miesiącu, no ale nic ten bezdomny gubernatorowi nie zrobił, dlatego że gubernator no to ma dwóch goryli z rewolwerami, z pałkami, po prostu wzięli bezdomnego, skopali i zakuli. W kwietniu kobieta była zamordowana przez bezdomną. Chodziła ze swoim psem w dosyć drogiej dzielnicy, no ale ci bezdomni po prostu tam mieszkają w namiotach w bogatych dzielnicach, no i nie są wyganiani. A ta bezdomna była aresztowana i wypuszczana kilkanaście razy w ciągu poprzednich kilkunastu dni. Także ludzie po prostu szału dostają. Rodzice dostają szału, bo nie mogą przyprowadzić swoich dzieci do parków, nie mogą, dlatego że tam są narkotyki, są strzykawki, wszystko jest oblegane przez narkomanów i ćpunów. Także dużo Kalifornijczyków jest niezadowolonych ze związków zawodowych nauczycieli, dlatego że oni zamknęli szkoły na rok. Część tam nauczała odległościowo, powyjeżdżali na wakacje. Teraz demokraci w Sacramento zabronili sprzedaży wieprzowiny, no z tego wszystkiego wieprzowiny. Także hiszpańskojęzyczni i Azjaci, no oni żyją na tej wieprzowinie. W Kalifornii jest 12% mieszka ludności amerykańskiej, a spożywają 15% wieprzowiny amerykańskiej. Także to jest dziwne powiedzieć, przewidzieć, dlaczego politycy zdecydowali zabronić ją wieprzowinę. To po prostu będzie załatwi tych wszystkich zielonych lewaków, tych środowiskowych lewaków. No Newsom ma problemy z Azjatami, no i będzie miał problemy z brązowymi. Średnia klasa walczy ekonomicznie w Kalifornii, bo koszty utrzymania są po prostu nieprawdopodobne. No ale dlaczego? No dlatego, że to jest produkt tych postępowych lewaków, rządu postępowego, takiego lewackiego. Sprawy na przykład budowania, czyli przepisy bardzo są zaostrzone. Tam nie można nigdzie budować, także że te prawo popytu i podaży jest bardzo ograniczone. No i to powoduje, że są straszne ceny. Wszyscy ci zieloni środowiskowcy doprowadzili do tego, że koszty energii są nieprawdopodobne. W Kalifornii benzyna kosztuje 4,5 dolara, czyli prawie $1,5 więcej niż w każdym innym amerykańskim stanie. Prąd kosztuje dwa razy więcej w Kalifornii niż gdziekolwiek w tych zachodnich stanach. No dlaczego? Dlatego, że to wszystko ma polegać na tej zielonej energii słonecznej czy wiecznej. Do tego cały ta sieć kabli wysokiego napięcia, no to ten szef kompanii prosił, żeby konserwować, żeby oszczędzać prąd. No tam zawsze jest gorąco, no ale prosił, żeby oszczędzać, nie włączać klimatyzacji i tak dalej, i tak dalej. I to było szóste ostrzeżenie w tym roku. No wyłączają, bardzo często też wyłączają prąd. To już zaczyna się jakaś Afryka, to już zaczyna się jakiś dziki kraj w tej Ameryce. Wszystkie te sieci energetyczne upadają. Dlaczego? No bo demokraci, dla nich największym priorytetem to było to, żeby inwestować w odnawialnych energiach, zamiast modernizować i zamiast reperować i zamiast pilnować tego, żeby drzewa nie zarastały tych kabli. Te kable, kiedy tam zaczyna być jakąś wiecznie, no to one są stare, upadają i zapalają teraz. Teraz tam gdzieś setki tysięcy murk się spaliło.
także też, że te dzikie ognie, dzikie pożary po prostu spalają coraz więcej, coraz więcej. Demokraci są na tyle cwani, że oni zrobili te odwołanie gubernatora na 14 września, a dlaczego nie później? No dlatego normalnie wybory, no to są tam pierwszy czy tam drugi tydzień listopada, no to oni nie chcieli pierwszy czy drugi tydzień listopada, kiedy są wybory, powiedzmy, międzyprezydenckie czy prezydenckie, oni powiedzieli, że będzie 14 września. Dlaczego? No bo październik i listopad, no to by było następne 8-10 miesięcy, powiedzmy, pożarów, no i wtedy ludzie by głosowali zdecydowanie, żeby go odrzucić, a tak to cwani lewacy kombinują, że może we wrześniu to nie będą tak bardzo zdenerwowani. No ilość demokratów względem republikanów, no to jest taka, że jest 2-1. No tak jak wspomniałem, Reagan to był inny kraj, to był inny stan, czegoś takiego nie było, no teraz zostało to nasycone hiszpańskojęzycznymi właśnie z południa, no oni to z reguły są socjalistami, no plus Kalifornia ma białych lewaków, komunistów, także 1/3 jest republikanów, oni za dużo tam nie podskoczą. No ciągle walczyli z tą wojną kulturową i ciągle walczyli z imigracją. No już jest za późno. Teraz już ta wojna kulturowa i emigracja po prostu to jest przegrana. Teraz republikanie starają się skoncentrować na tych normalnych ludziach, którzy po prostu zaczynają widzieć, że ekonomia, że polityka, że jednak konserwatywne podejście do świata ma sens. No i coraz więcej tego elektoratu, tych wyborców zacznie chyba dochodzić do zmysłów. No Newsom to leje wszystkich tych przeciwników na lewo i prawo, no ale obywatele powinni mieć szansę zadecydować. Republikanie pomagają właśnie młodym rodzinom, pomagają mniejszościom, no ale to wszystko z tego nastawienia konserwatywnego, z mniej z nastawieniem rozdajemy, bardziej z nastawieniem każdy niech pracuje, każdy niech zarabia i każdy niech płaci jakieś te podatki dla wspólnego dobra. Newsom, no to wszyscy ci demokraci z Sacramento, ta ideologia po prostu zwyciężyła cały normalny taki sens życia i normalne podejście do ekonomii i do polityki. Lewactwo po prostu zwariowało. No i jest szansa, że teraz Kalifornia odwoła Newsoma, szansa, że w 2022 roku ludzie zaczną odwoływać wszystkich tych wariatów lewackich, którzy doszli do jakiegoś dorządzenia. No będzie, jest nadzieja, że jest ich, to jest koniec polityczny. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często monetyzowanego filmiku. Naciskaj na reklamę, jak możesz, polecaj, jak możesz. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie poddajcie się, widzicie, co się dzieje. No, Kalifornia została opanowana. 30-40 lat po prostu politycy przejęli władzę rozdawnictwem. Przejęli władzę rozdawnictwem, no ale to jest jeden wielki upadek Kalifornii. Tam coraz więcej ludzi, normalnych ludzi ucieka. Koszty są nieprawdopodobne. No klimat jest bardzo ciekawy. Przekaż dla socjalistów. Popatrzcie się, co socjaliści zrobili w Kalifornii. Bandytyzm, bezdomni, ceny benzyny, wieprzowina nielegalna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to są ci ludzie, którzy właśnie chcieliby zrobić to wszystko w całej Ameryce. Te wariactwo środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. No widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że się nauczycie, spojrzycie, popatrzcie się na swoje podatki, popatrzcie się na cenę benzyny w swoim
stanie, no i zadecydujcie. 2022 trzeba wybrać ludzi normalnych, 2024 trzeba wybrać normalnego prezydenta czy prezydentkę. Zdrowia dla normalnych.